W jaki najłatwiejszy sposób jest osiągnąć ten... Też nie ma takiego remedium dla każdego. Tak naprawdę to niektórym osobom będzie łatwo ten stan osiągnąć, a inne mogą się starać przez kilka lat i robić sumiennie różne praktyki i po prostu też tego rezultatu nie mają. Jest trochę takich technik, które mogą w tym pomóc. Są bardzo dobre książki. Ja też nie jestem tak typowo nauczycielem od świadomego śnienia. Sama z tym świadomym śnieniem od lat jakby mam styczność i praktykuję. Ale najbardziej polecam nauczyć się od nauczycieli jogi snu, ponieważ moim zdaniem to są po prostu osoby, które już to świadome śnienie mają na bardzo wysokim poziomie, takim, które no naprawdę upoważnia do tego, żeby tego skutecznie nauczyć i też dobrze poprowadzić kogoś. Skuteczne są wszystkie techniki, które znajdziecie w książkach i przekazach jogi snu i śnienia. Jest ich dużo, są dostępne też tak oficjalnie i w internecie i w sklepach. Jeżeli chodzi o takie wskazówki, gdzie ktoś nie czytał książki, chciałby już coś jakoś spróbować. Sprzyjająca jest intencja, żeby po prostu chcieć mieć te świadome sny, żeby też wiedzieć po co, jaki jest też cel tego świadomego snu. Jeżeli wiemy, co zrobię w tym świadomym śnie, na przykład ktoś ma jakiś problem medyczny i jest postanowienie, ja uleczę się we śnie. Bardzo często na przykład osoby mają koszmary senne, które się powtarzają. Są po prostu całe ciągi tych koszmarów sennych. I w takim przypadku oczywiście to pokazuje, że coś nie jest dobre w życiu tej osoby. Coś wymaga zdecydowanie, wymaga uzdrowienia. A to, że te trudne emocje się w snach tak bardzo mocno pokazują i napierają, tym bardziej to jest po prostu już zapalony alarm, że koniecznie trzeba coś zrobić. I w takim przypadku można naprawdę tak zdecydować, że ja, jak następnym razem na przykład mi się przyśni to a to i będę się czuć a tak w tym śnie, to zorientuję się, że to jest sen i na przykład i się obudzę. Chociażby i się obudzę. Po prostu rozpoznam, że to jest sen albo coś zrobię, zmienię się na przykład w ptaka i będę latać, wzniosę się ponad tą sytuacją. To już jest jakby taki następny etap, bo najważniejsze jest, żeby rozpoznać, że to jest sen. I co sprzyja jeszcze temu, żeby się udało? Na pewno to, że jest, nie ma czegoś takiego jak dług snu, czyli musicie być po prostu wyspani. Trzeba być porządnie wyspanym i czasami jest tak, że potrzebny jest na przykład tydzień, dwa, kilka tygodni, żeby ciało nadrobiło sobie te długi snu, które ludzie zazwyczaj mają, zwłaszcza w naszej kulturze, gdzie chodzi się do pracy, do szkoły, wszędzie. I po prostu czasu na ten sen jest często za mało. Więc musi być tak, że kondycja ciała jest dobra. Sprzyjające są też medytacje. Medytacje skupienia umysłu, to, żeby spać w odpowiednim czasie, czyli na przykład położyć się około 22-23, później obudzić się o godzinie już o 4 rano, 10 minut być na nogach, ale nie rozbudzić się za mocno i w tym czasie na przykład pooglądać sobie jakiś ładny obrazek, załóżmy jakiegoś ładnego miejsca, miejsca mocy albo czegoś, co lubimy na przykład. Chciałabym pytać? Tak, tak, no. Bo przypomniałam sobie właśnie temat, o który cię jeszcze zapytam, na temat miejsc mocy, ale to zaraz, ja dokończę jeszcze o tym świadomym śnieniu, żeby nie przerywać. Jasne, to tutaj tak krótko po prostu, bo tak naprawdę może kiedyś nagramy osobny taki godzinny czy dwugodzinny panel w ogóle tematu świadomego śnienia, to jest bardzo ciekawy, szeroki temat. W każdym razie, jak już prześpimy sobie, najpierw na przykład przygotowując się, można zrobić cały taki rytuał, to miejsce, gdzie śpimy, też powinno być, po prostu taka uważność powinna dotyczyć tego, że teraz kładę się do snu i chcę zapamiętać swoje sny, chcę rozpoznać swoje sny. Bardzo popularne techniki wśród nauczycieli, po prostu również takich zachodnich, niereligijnych nauczycieli, to jest technika patrzenia na swoje dłonie. Czyli możemy w ciągu dnia tą technikę wykonywać, patrzeć na swoje dłonie i po prostu koncentrować się na tym, ponieważ w praktyce jogi snu, jeżeli we śnie mamy przeczucie, że to może być sen i chcemy sprawdzić, czy tak, musimy już mieć ten pomysł. Ale jeżeli już wpadniemy we śnie na ten pomysł, ale dalej jesteśmy, że ale nie, to pewnie jest sen, i wtedy popatrzymy na ręce poważnie, tak uważnie tam popatrzymy na te ręce, to bardzo często nastąpi to doświadczenie, że rozpoznamy i faktycznie okazuje się, że to jest sen i wtedy już możemy coś zrobić.
I żeby w ogóle mieć ten przebłysk pomyślenia, może to jest sen, dobrze jest uruchomić też ten nawyk, że w ciągu dnia robimy tą czynność wielokrotnie i sprawdzamy, czy to jest sen, czy nie. Ponieważ we śnie, jak popatrzymy na ręce, najczęściej one będą jakieś zdeformowane, będą niewyraźne, zaczną migać lub coś innego z nimi będzie takiego, że my rozpoznamy, będzie pewien rodzaj takiego doświadczenia energetycznego i rozpoznamy, że jesteśmy we śnie. Więc ta technika z rękami jest bardzo uniwersalna, ona jest przekazywana po prostu tak, można powiedzieć, powszechnie przez nauczycieli, nie tylko duchowych, ale wielu świeckich nauczycieli świadomego śnienia. Jest bardzo skuteczna, także mogę potwierdzić na swoim przykładzie, że nie zawsze, jeżeli właśnie wpadnę na to, że to jest sen i popatrzę na ręce, to rozpoznam, ale często to wynika z innych przyczyn, natomiast bardzo często jest tak, że jednak się rozpoznaje. Więc to możecie zastosować. Dobra jest wcześniej medytacja, skupienie umysłu, uważność, intencja i właśnie wybalansowanie snu, żeby był zdrowy sen. Również, że ciało już po prostu się zregenerowało i te świadome sny często przychodzą na przykład, czy jest większe prawdopodobieństwo, że się pojawią, kiedy na przykład śpimy od 10 do załóżmy 4 rano, obudzimy się na te 10 minut, nie rozbudzimy się aż tak bardzo, ale się jednak dosyć rozbudzimy i wtedy wykonamy jakąś technikę, też tutaj będę korektą z rękami i mamy tą intencję, rozpoznam, jak będę miał sen, rozpoznam to, popatrzę na swoje ręce i rozpoznam, że ja śnię. I jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie zawsze od razu, ale czasami za pierwszym razem nawet znam przypadki, że to po prostu zaskutkuje, że będzie sukces, że rozpoznacie, że to jest sen. A dalej już można oczywiście te świadome sny i różne rzeczy, które się tam przy jej pomocy robi i rozwija. Można dalej kontynuować, także kiedyś powiemy o tym więcej.